Sam sobie się ugadł. No bo twierdził, że nie ma gazu. Proszę pana, no. No. Policjant w środku był, no policjant w środku tu stała, no co pan do nas? To było 8 policjantów. Niech pan tu nie krzyczy, że coś my zrobimy, nie. Bo pan przychodzi z racji siły tu czy co? Możecie pan wstrzymać do przyjazdu policji? Nie, nie, mówię, że proszę się wstrzymać. Słyszy pan? Niech pani otworzy. No niech pani otworzy drzwi, wymienię zamki i będzie po kłopocie. To niech pani otworzy i wymienimy wkładki. Otworzy pani, czy górę trzeba odwiedzać? Państwo w środku wezwali policję. Ja to nagrywam, bo to prawdopodobnie jest łamanie prawa. Dobrze. W takim razie zejdźcie na dół. Nie, ten tam do. Dzień dobry, policja. Nawoływaliśmy do wstrzymania się z rozwiercaniem zamków. Niestety prośby lokatorów również nie wpływały. Tu pan się sam otworzył. Klucz w środku, tak? Jest w środku zamku. I nie może pani otworzyć, tak? Jest wkładka przestawiona. No, jak pan jest ślusarzem, to niech pan otworzy, bo i tak trzeba będzie. Nakazu eksmisji pan nie ma, tak? Proszę. Nakazu eksmisji. Nie, ja nie dokonuję eksmisji. No nie, no tylko mówię, komornika nie ma, tak? Nie, ja nie. W ogóle pan przez komornika nie załatwiał tej sprawy. Sam pan po prostu tutaj przyszedł, tak? Ja chciałem, przyszedłem wydawać się tam. Rozumiem, i pan zwierca wejść na moje mieszkanie, bo mam takie prawo. Dobrze. Wejdziemy do środka, będziemy rozmawiać. Tak. Mogę wejść sam, mogę wejść do obecności państwa. Na razie pan zaczeka chwilkę do drzewa, do środka porozmawiamy, zobaczymy sytuację. I tu już rozmowy 3 godziny porozmawiamy. Dobrze, ale też wie pan, że później jak się pan chce kogoś eksmitować, to nie, nie chcę eksmitować. Proszę to zaznaczyć raz i dużo literami. Ja nie przyszedłem tutaj nikogo eksmitować. Pan w takim razie ten zamek rozwiercony? Proszę, chcę się dostać do mieszkania, ponieważ to jest moja własność. Osoba, która tu przebywa, nie udowodnia mi pan własność. A ta osoba tutaj jest nielegalna. Trzeba mieć wyrok sądowy na to, żeby tutaj państwa wejść, jak oni nie chcą, tak? I z komornikiem, i komornik wykonuje tą czynność. Nie, ale my nie eksmisji nie dokonujemy, proszę pana. Ja nie przyszedłem w tym sobie. Ja pana rozumiem. Tylko, że pan rozwiercanie zamku w tym momencie, może pan wezwać policję, tak? Była na miejscu policja. Wytłumaczyła panią przyjechać na komendę, tak? No i nie przyjechał pan na komendę niezwłocznie, tylko w momencie, kiedy wyjechała policja, pan zaczął rozwiercać zamki, nie, tak? Przygotowaliśmy to i... No to dobrze, ale to trzeba było wezwać policję kolejny raz. No to chyba policja 3 godziny. No dobrze, ale po tym ja się mówię w dokumencie. Ja po co ja wzywałem policję? Ja byłem w 7.30. Wzywałem. Dobrze, tylko ja wyjdę. Sebastian. Ja tylko mu przekazuję to, ja tu nie jestem stroną w tej sprawie, proszę, oddaję panu.
Nie jestem stroną niestety w tej sprawie i nie będę, natomiast tego jest, tak jak panu mówiłem, jest sąd i sąd tylko może tutaj załatwić ostatecznie sprawę, tak, bo jeżeli pan egzekucję, to tylko i wyłącznie egzekucja komornicza przy pomocy komornika z postanowieniem sądowym. Nasze działania na tym się kończą. Państwo mają jakieś pytania do mnie? Co dalej z tymi zamkami? Wymieniamy je, czy jeżeli, znaczy tak, pan chce je przywrócić do stanu pierwotnego? To zależy od pana. No to możemy ten wymienić, tak, i wtedy przekażemy. To musiałbym się spytać tutaj. Musiałbym się przekazać. Znaczy nie, zostawiamy tak, to z właścicielem sobie tutaj już oceni sytuację, czy chce, czy nie. No dobrze, ale oni są najemcami, znaczy oni są lokatorami, którzy mieszkają w pana lokalu, tak? Jako właściciela tego lokalu.